Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Silverek, a oto kolejny odcinek trzeciej ery. No i dzisiaj, na sam począteczek, elfy proszą o pomoc, ja pierdzielę, elfy stają się przydatne, aż mi się wierzyć nie chce, może akurat w przypadku tej bitwy to nie jest jakaś super przydatność, bo wróg ucieknie, ale te elfy atakują. Mleśne elfy oficjalnie zostają moimi elfami numer 1, są elfy number 1. Jeden. Mistrzowskie elfy. A ty uciekaj, przyjacielu. Po prostu leśne elfy to są jedyne słuszne elfy, które istnieją w Śródziemiu. Wysokie elfy są do bani, bo są agresywne. Nie tak, że pokonaj mi sojusznika i dlatego mnie pewnie nie lubiły. Zaś elfy z Lorien są pasywne, są bezużyteczne, mają order bezużytecznego elfa. Nic nie jest bardziej bezużyteczne od nich. A leśne elfy, mimo że mnie wkurzają, bo mi przeszkadzają strasznie, to jednak są jedynymi użytecznymi elfami. Kurde, mają order użytecznego elfa. Order, który jest niemożliwy do zdobycia, no. To jak ten unikatowy achievement, który wymaga przegrania w 10 tysięcy godzin i zmienia, nie wiem, szczęścia, żeby zdobyć coś, na co jest 0,5% szansy w ciągu tych 1000 godzin. Czy jakoś tak, nieważne. Gryzy to jest prawie niemożliwe do osiągnięcia, one to osiągnęły. Leśne elfy są przydatnymi elfami. Wiem, że wierzyć się nie chce, ja też w to nie wierzę, ale tak jest. To jest cud nad Wisłą. Cud nad... cud nad Anduiną, o. Poddaj ludność eksterminacji. Może lepiej nie. Co mi ta ludność zrobiła? Chociaż wiem, co jest ludność runska, więc... Ludność ludzi z runu. Zabić. Nienawidzę runu. Właśnie, to jest... Teraz nienawidzę runu. Nienawidzę elfów i nienawidzę runu. Podatki mają być niskie. Browar kompleks. Sprawdzałem, jak się zmniejsza ogólnie przyrost ludności. No i tak patrzę, że... Ta. Dość mocno się zmniejsza. To jest to samo jak w zwykłym medievalu. Chociaż w zwykłym medievalu ogólnie miasta szybciej rosną. O! Panie, nie udało się panu uciec, jak smutno. Jak smutno, że z uwagi na to musi pan pożegnać się z życiem. Jestem pewien, że pan się z tego niezwykle cieszy. Pan też się musi pożegnać z życiem. Z pańskimi kolegami. Ale cały czas oblegane, kurde, trzymają się tego lestu. Przytulili się do niego i mówią, że nie oddamy. Nie oddamy, bo nasze. No i sumie dobrze mówią. Ja nie lubię tej frakcji, ale... Tak powinno być. To są nasi ludzie, oni tam żyją, kuźwa tego nie oddamy. Bo są nasi mieszkańcy, nasi podatnicy, nasza ludność, to my mamy bronić. To jest dobre podejście. Takie podejście szanuję. Metalgirls są moimi wrogami, mam do nich szacunek w tym momencie. Ja dzisiaj ogólnie jestem szacunkowym człowiekiem. Nawet z uwagi na to mi się bateria w telefonie wyładowała, wredny telefon. Smutne. Smutne po prostu, no. Jest jeszcze bardziej smutne niż to, że muszę eksterminować tą biedną ludność. Ale co tam? Eksterminuję tylko jej część, która nie, no nie chce się poddać dobrowolnemu podatkowi gra dla grabieżcy. Cała reszta przeżywa. No widać, nie klikam przycisku eksterminacji ludności, tylko klikam przycisk przyjaznej okupacji z dodatkiem odrobiny plunderingu. To jest taki zaszczytny przycisk. Dobra, nie wiem, po co wam pokazuję, jak buduję te budynki, ale jakoś tak zaczynają się zagadywać, jakoś tak się zrobiło, że pokazałem większość, to już mogę chyba pokazać do końca. Miejmy nadzieję, że nikt z was mnie na to nie zabije. To miasto może mieć stocznię! Okej. Okay. Nie, na tej małej rzeczce zgaduję. To nie, to jest moja granica, nie rzeczka, chwila, moment. Gdzie to miasto ma stocznię? Że niby tutaj? Czy że niby gdzie? No tylko tu może mieć stocznię, ja pierdzielę. Dobra stocznia. Order za najlepszą stocznię w Śródziemiu. Najbardziej sens... Fajnie, że niektóre miasta przy morzu nie mogą mieć stocznie, a to miasto w środku kontynentu może mieć stocznię. Nie no. Order za najlepszą stocznię w całym Śródziemiu. Ta włócznia jest symbolem siły hord Balków. Kim są Balkowie? Kim są Balkowie? Znam tych już Luderimów, Haradrimów, Esterlingów, Westerlingów, Numaningów, Numeringów, Nundedringów, Elvadarów, Dunderingów i tak dalej, ale kim są? Ci, których już imię zdążyłem zapomnieć. Kim oni kuźwa są? Jak ktoś was wie, kim są ci Bolkowie, czy jakoś tam się zwali, to może napisać, bo jestem, szczerze powiedziawszy, zdziwiony, że mimo, że znam te milion tych głupich nazw, to jednak ich nie znam w ogóle. Nie spotkałem się, mam wrażenie, z tą nazwą wcześniej. Tutaj zatłukliście, to teraz w takim razie zapraszam was do kontynuowania swojej drogi krzyżowej. Kontynuujemy naszą drogę, idziemy z krucjatą na Ruńczyków, są źli ludzie. A jak chcecie dowód, że to są źli ludzie, to mogę wam pokazać dowód. Ja wam pokażę dowód, że to są źli ludzie. Zobaczcie, co jest w Isengardzie zbudowane, no zobaczcie.
Widzicie? Trade Road! Źli ludzie! Są źli ludzie, to jest... To nie dobija. Czemu są źli ludzie? Tu też są źli ludzie. No patrzcie, no, źli ludzie, widzicie? Wszyscy ludzie są źli. To miasto już 6000 prawie zarabia, kurde no. Moja Złota Góra tyle kasy nie przynosi. Czy w ogóle moja Złota Góra taka biedna jest? Jakaś biedna Złota Góra. Aha! Aha. Korupcja w tym państwie jest popierdzielona. U mnie już chyba każdy bierze łapówki. Nawet nie wiem, nawet dzieci biorą łapówki już chyba w tym państwie. Tego państwa już nie ma ratunku. Tylko, mogę tylko zniewolić moje krasnoludzkie państwo, bo tej innej opcji nie widzę, no bo u mnie już wszystko jest skorumpowane. Korupcja, korupcja, wszystko to jest w moim państwie. Normalnie usługi premiowane. O, elfy mi pomagają. Jak miło. O, możemy fajną bitwę z Mordorem rozegrać w takim razie, tylko trzeba się ładnie rozstawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Możemy ładną bitwę z Mordorem rozegrać. Kurczę, dawno fajnej bitwy nie było. Fajnie. Dzięki Mordorze, że przyczyniłeś się do fajnej bitwy. Dzięki, że przyczyniłeś się do zrobienia jakiejś nowości w odcinku, której dawno nie było, czy jakiejś bitwy fajnej. Podziękujmy wszyscy Mordorowi. Najlepsza frakcja na świecie. Nie lubię Mordoru. Teraz. Jeszcze bardziej niż nie lubiłem wcześniej. Sauron, jesteś tu gdzieś? Bo ja cię szukam cały czas, Sauronku. Cały czas szukam tego przeklętego Saurona, a jego kuźwa nigdzie nie ma. Niszczę mu państwa, a on tam niszczysz mi państwo, co mnie to obchodzi. Sobie nawet pasuje do niego, jakby nie wziął. Jakby nie wziął pasuje do takiego właśnie badasowskiego złego lorda. Niszczysz mi państwo, ja sam cię zniszczę. Takiego nadem tego bufona właśnie. Jakim Sauron zapewne był. Chociaż tam było napisane, że kiedyś aż służył komuś, w tym był lepszy od Morgota. W którymś tam stacie było właśnie, że Sauron w tym był lepszy od Morgota, że właśnie przez jakiś okres służył komuś, a nie tylko samemu sobie. Ale cóż. Podaliśmy piłkę, w takim razie podajemy ją jeszcze dalej. Dobzi z nasz piłkarze. Bardzo dobzi. Tylko głupiec walczy, kiedy nie musi. A więc nie będziemy walczyć. Znaczy tylko głupiec, albo osoba, która ma nic do stracenia, o tak. A tylko i wyłącznie do zyskania. Ja wtedy musi walczyć, skoro nie ma nic do stracenia, tak w teorii. Znaczy nie musi, tylko może, o. Więc w sumie tak, tylko głupiec walczy wtedy, kiedy nie musi. Albo kiedy mu się to nie opłaca. To jest taki aneks od tej umowy. Taka specjalna, taka wiecie, gwiazdka mała, która mówi, że okej, wszystko tam zgadza się, wszystko panu wytłumaczyłem, ale ten mały szczególik, to tak wie pan, tak pokryjomu, no nie, no nie, pan tego nie przeczytał niestety, no. I pokryjomu, no niestety teraz nie mogę panu zapłacić tego odszkodowania. Smutne. Ciekawe jak tam Gondor sobie radzi. Mam nadzieję, że tam bije Mordor po równi. Ja rozumiem, to za bardzo stres już nie realizuje, żeby on bił ten Mordor, bo w sumie, czy go będzie bił, czy nie. Zresztą to jakieś znaczenie ma wbrew pozorom. Bo jeżeli Gondor bije Mordor, to Harad bije Gondor, a nie mnie. A ja zrobię miał granicę z Haradem. Coś czuję, że jakby miał granicę z Haradem, to Harad będzie niepocieszony więcej tym, co ja tu robię ogólnie. Harad, wiecie co? Może zawiążemy pokój! Przejdę się do nich i może zawiążę z nimi pokój. Może poczują, że jednak Imperium Krasnoludów jest blisko i nie warto walczyć z Imperium Krasnoludów. Bo to pokojowe Imperium jest tak naprawdę. Czemu naokoło chcecie jeść? Dawajcie naokoło. Bo jak zwykle jest most, przez który jest tylko jedno przejście. Te miasta tutaj są bardzo dobre w obronie. Świetne są. Bo jeżeli się nie obejdzie rzeki, to trzeba po prostu, no, tylko przez ten pojedynczy mostek przejść. Z początku gry, gdzie jest walka na pojedyncze armie, to nie ma znaczenia. Teraz już jest walka na wiele armii. To już ma spore znaczenie. Aha, cały czas jestem do tyłu z Haradem, czyli do tyłu względem wojska. Z Haradem, no spoko. Spoko. Harad słaba frakcja, nie? Jestem tylko na pół mapy praktycznie. Harad jest równie bogaty co ja. I ma prawie te samo wojska. A dwa razy więcej wojska. Jakby miał tyle samo, to jeszcze powiedzmy, że tam w ogóle dochodu nie ma i tak dalej, to może mieć tyle samo co ja. Ale właściwie sobie nie bił, to mógł sobie ziemię rozbudować, przez co może mieć dochodować ziemię jak ja, mimo tego, że ma ich mniej. Ale on ma dwa razy więcej wojska niż ja.
logika wszechświata się załamała w tym momencie. Teraz malutkie cięcie, bo trzeba sporządzić troszeczkę te naszymi zasobami finansowymi. Finanse rozporządzone, a więc po pierwsze, pan panie... Proszę wejść do Werstu, nie możesz pan wejść do Werstu, więc puść pan na zwiaty. A pan ma wojska, może pan być idealnym zjadowcą. Właśnie, a propos zjadowców, gdzie są moi agenci? Gdzie jest agent Tomek? Tu jest jeden agent, to jest Przemysław. Przemysław iść tutaj. To jest Sebastian. Sebastianie! Jak jest Janie, to jest Sebastianie, takie wiecie, takie typowe imię do lokaja. Sebastian albo Jan. To jest takie Janie, zaproś herbatki. Sebastianie! Przygotuj dorożkę. To takie typowe imiona właśnie dla tych, dla, no, lokali. Nie wiem dlaczego tak się przyjęło. Sebastianie to akurat jest tak bardziej z tego, co tak skrócić Suji, ale pewnie było i tak nieraz jakimś bardziej takich ogólnodostępnych dziełach, takich normalnych książkach czy coś. Mnie też był taki przykład. Znaczy Jan taki jednak bardziej lokaj. Jan to jest taki typowy lokaj. Więc jak macie na imię Jan, to już wiecie jaką macie pracę podjąć w życiu. Już wiecie czego jesteście stworzeni. Ja miałem myślę na imię Jana, na szczęście, czyli drugie imię Jan, więc na szczęście nie mam, więc nie muszę się przejmować tym, że będę lokajem. Uratowałem się przed losem bycia lokaja. Ale potworek polonistyczny, ja pierdzielę. Żebym potworka znalazł przypadkowo. Jest może jakiś Nazgul albo Sauron we własnej osobie? Nie ma. A więc rozumiem, że przechodzimy do eksterminacji beznamysłowej, tak zwanego Extermination Automation. Dobra, tulimy. Nie tulimy. Może tego tulimy. Też nie tulimy. To ciebie tulimy. Kurwa, jesteś tu odporni, no nie lubią się tulić. Często nie mamy samych mężczyzn w armii, więc nic dziwnego, ale mimo wszystko. Czy ta bitwa może być ciekawa? A no w sumie może, co macie dokładnie za wojska? O, a macie same zwykłe wojska, ale mało walczyłem z Mordorem. Kurczę, zawalczyłbym, tylko jakiegoś dowódcę bym tu chciał w takim razie. Mam jakiegoś dowódcę? Mam dowódcę. Dobra. I mogę walczyć. Każdemu przyjąć SI. Nie walczyłem za bardzo z Mordorem. Mam ochotę troszeczkę odcinki tutaj nam unowocześnić, troszkę urozmaicić jakąś walką, więc czemu nie? Stoczmy walkę na otwartym polu, bo kto kurczę pieczole nam szkodzi. Aż se kurczę z tego powodu krzesło podniosę na wyższy poziom i jedziemy. Jednak Isengard nie może walczyć z Mordorem. Chyba że Sauron pierwszy zdobędzie pierścień, a to mu się nigdy nie uda. Jeszcze nie wie w jakich znalazł się opałach. Ciekawe co by się stało, gdyby Saruman zdobył pierścień tak naprawdę. Co by się wtedy mogło stać? Diabeł wie, jakby to wyglądało wtedy. Bo pierścień w sumie... Jaką on konkretnie władzę daje komuś poza Sauronem? Coś tam daje, no to niewidzialność na przykład, ale... No niby może też, bo można zarządzać się Nazgulami, raczej nie, Nazgul i tak służą Sauronowi, a nie pierścieniowi. Więc tak trochę pierścień w sumie mało daje każdemu poza Sauronowi, jakby nie wziął. Nie jest to jakiś taki mega artefakt. Chociaż pewnie, jeżeli Sauron zdobyłby pierścień, to orkowie by się go bardziej słuchali. Wtedy faktycznie mógłby walczyć z siłami Mordoru. Co panowie orkowie? Czyżbyście próbowali do mnie podejść? Aż tacy pewni siebie jesteście? Kurde, pieczone. Walczą w fajnym miejscu dla nich. Walczą w naprawdę kolorowym miejscu dla nich. Bo to jest pod górkę, jeszcze jest las, to jest szarża, jest cięższa. A to koniec końców oni są w obronie, bo w ataku to miejsce byłoby w miarę kiepskie. Są wojska Mordoru, wygląda jakby jeden oddział, bo jest tutaj dużo ich całkiem. Zobaczcie, no nie wygląda jakby jeden oddział był, nie? Ej, no seryjnie, ten na minimapie widać jeden oddział, ej! Ej, co to są jakieś cheaty? Niewidzialne oddziały mają. Oni mają niewidzialne oddziały, patrzcie ich. Co to w ogóle ma być? Niewidzialne oddziały. Dobra, chwilka cięcia, żeby oni to się jakoś porozdzielali, że moje wsparcie doszło, bo to chwilę zajmie niestety. A więc spotkamy się na sekundę. No dobra, moje wsparcie już tam walkę napoczęło. Więc my tu będziemy wsparciem bardziej, jeżeli to wsparcie będzie wsparciem. Mniejsza o to. Jednakowoż i tak będziemy mieli w tej bitwie do powiedzenia, tak mi się wydaje. Kapitan Fundin póki co walczy i sobie jeszcze, że nawet radzi, no zablokował jakoś pierwszą linię. Widzę, że ma problem z zostawieniem drugiej, ale póki zablokował pierwszą, to jak na automat i tak jestem z jego rady. Pokazał, że jednak coś potrafi. Rozwiążmy naszą skromną grupę. Kuszników do strzału zapraszam, mają teraz sobie tak
pod górkę muszą strzelać, ale mają czyste pole do ostrzału. Was domiętają toporami, a cała reszta wojska jeszcze biegnie. Dobra, jeszcze biegną. W takim razie musimy chwilę poczekać. Przydało się, że tę katapultę uciszył, bo ona tam pewnie kapitanowi Fundinowi ładne problemy sprawia. Ładne, czyli w wypadku naszym niezbyt ładne. Więc tak, wbijać się panowie. Tędy i wbijać się też, czemu by nie. Wy też kawałek w bok się wbijacie, jeden oddział wysłał, żeby nas powstrzymać. Nie docenia nas. I wbijamy się, proszę bardzo. W ogóle jak pięknie się zatrzymali w trakcie biegnięcia w przód, jeszcze skręcili w bok. Jak oni to zrobili? Normalnie te oddziały są bardzo ciężkie do manewrowania, a te jakoś wyjątkowo stwierdziły, że mają plus 15 do manewrowości. Jak tam straty? 7 do 21, no cóż. Oczywiście 7 do 21 licząc, że mamy tyle wojska, tak naprawdę jest jakieś 20, no może 18, może 17 do 21, więc nie jest coś tak super. Jakieś super różnice to nie są. Przecież trzeba pamiętać, że po prostu Mordor ma więcej wojska niż my, mimo tego, że... Czy więcej, my mamy więcej wojska, ale mordorska armia to jest praktycznie dwa razy to nasza jedna zwykła armia. Jednakowoż, no... No to nie są fajne straty, wam powiem. Taka różnica straty, ja bym się zgodził w walce z runem, ale nie w walce z orkami, którzy mają tylko jedną armię. Orkowie polegają, że są tani, mają właśnie mieć więcej armii od reszty frakcji, mają mieć więcej jednostek w oddziale od reszty frakcji, a oni tutaj jakoś tak... No nie mają tych cech, nie pokazują tych tak jak powinni. Obróćcie się topornicy, bo biegną na was włócznicy. Piękna wymiana, no. Topornicy kontra włócznicy. Brawo Mordorowi za pomysłowość. Chociaż trochę nas przez to przyszpilił, ale taki stopień przyszpilenia to nie jest coś, czego ja bym się szczególnie obawiał, panie Mordorze. Ja rozumiem, panie Mordorze, że pan tutaj nie widzi jakiejś szansy na zwycięstwo i walczył ano straty. Ale to nie było za mądre, no. To, co pan, panie Mordorze, zrobił, to było co najmniej nierozważne, bym powiedział. No, cóż no. Załamał się może dowódca Mordoru. Może się chłopaczyna po prostu załamał, jakiego większość wojska. Tak, i to jest właśnie kolejny problem Mordoru. Rzekłbym, że chyba Mordor jest jedną z najtrudniejszych frakcji do grania. Może jest dla gracza najłatwiejszy, albo w miarę łatwy, może nie koniecznie najłatwiejszy, ale właśnie w miarę łatwy, ale dla komputera jest to jedna z najtrudniejszych frakcji do grania. Dlatego, że komputer nie za bardzo umie dbać o morale wojska, a mordorskie wojska łatwo się załamują strasznie. Dlatego takie na przykład, taki Dunland powiedzmy, taki Run, takie na pewno elfy na przykład między innymi, sterowane przez komputer są bardzo groźne, bo komputer coś tam umie dowodzić, nie? Coś tam umie chłopaczyna dowodzić. I oni mu nie psują tego planu dowodzenia, bo nie uciekają, a ci mu uciekają, a wtedy nie wie zupełnie co robić. Gracz też nie wie, ale gracz może jakoś bardziej zadbać o to, że właśnie nie uciekali z tego pola walki. Może pomyśleć, że nie wysyłać tego oddziału tam, tego tam, że dowódcy szybko nie stać się. Komputer tym nie myśli, komputer wysyła wszystko na pałę. No ma w późniejszych częściach, chyba w Rumie nawet komputer myśli, żeby dowódcy miał bronić, ale chyba tak też niekoniecznie, chyba troszkę nadginam fakty. Że akurat SI w Romie to w ogóle jest straszne, to bardziej w Szogunie powinien powiedzieć, że myśli. Bo SI w każdej części Zetaloru w sumie jest dość słabe. Sztuczna inteligencja w każdej części jest słaba, ale jeżeli naprawdę wybrać najlepszą, która zdecydowanie odstaje od reszty, to właśnie jest to Shogun. Shogun jest najlepszą częścią Talwara, jak chodzi o sztuczną inteligencję i bitwy. Sorry, ale żadna mu nie dorównuje po prostu. Jeszcze piękno tych bitew. Ja nie wiem w ogóle... To jest moje skromne zdanie, ale... Jakim cudem Shogun jest ładniejszy od Roma, mniej żre komputer i większe bitwy w nim są też mniej wymagające. Mało tego, SI jest lepsza w tym wszystkim. Nie wiem, czy Rome Total War robiło jakaś oddzielna część firmy, czy jak? Która wcześniej w ogóle nie brała udziału? Czy może robili ci, którzy robili Medivala, tylko po prostu mieli teraz lepszą technologię dostępną, bo kilka lat minęło, bądź między Shogunem a Medivalem tych lat było sporo różnicy. Czy to właśnie może ten powodem było to, że Shogun jest takim dobrym produktem, że Shogun wyszedł wiele lat po Medivalu, a Rome wyszedł praktycznie rok czy dwa? Coś takiego? Między Medivalem, który był wcześniejszą częścią po Shogunie, a Shogunem, było wiele lat różnicy. A między Shogunem a Romem... Ta różnica była jak między jakimś Assassin's Creedem jednym a drugim. A to jest za mało, żeby stworzyć dobrego Total War'a, niestety. Dlatego pewnie ostatnio ta seria tak podupada, moim zdaniem, bo właśnie za często chcą tworzyć te Total War'y. Między pierwszym Romem a drugim Medivalem były chyba dwa lata różnicy. Z tym, że...
pierwszy ROM i drugi Medieval to moim zdaniem gry bardzo podobne, jak chodzi o to, tylko po prostu Medieval drugi to jest ulepszenie ROMa pierwszego, nie? To jest takie rozwinięcie. A te wszystkie kolejne części są inne produkty już trochę, więc... Pewnie to jest powód, dlaczego przed Attila, ROM nie są idealne, tylko są jakieś takie dość dobre. Może ten Warhammer to uratuje. Miejmy nadzieję, że Warhammer Total War pokaże, że ma Jaja, pokaże, że to jest seria, która, czy że to będzie odsłona serii, która coś potrafi, ale no... No nie wiem, no... Nie wiem, jak tam był dokładnie z rozkładem ludzi pracujących nad tym, ale mam wrażenie, że ci ludzie, którzy robią Warhammera, to są większościowo ci, którzy robili przed Attila czy Roma. I przez to tak się trochę cykam, że... Mimo mojej chęci, to Warhammer nie będzie jakoś zasadniczo lepszy od tych poprzednich Total Warów, dlatego że też za mało czasu mają, no. Nie wiem, czy to Creative Assembly tak naciska, czy Sega, nie wiem. Ale... No nie wiem po prostu, nie wiem jak to dokładnie jest tam, ale nie podoba mi się to, co się ostatnio dzieje, że te wory wychodzą, no fajnie, że są często nowe, a przez to, że tak często wychodzą, to... Zobaczcie, ja gram w Medievala. Czemu gram w Medievala? Bo tylko do Medievala są jakieś takie inne mody, takie sensowniejsze. Dlaczego gram w Medievala? W Medieval jest najlepszym tadworem, jak chodzi o rozkład na mapę. Minęło pierdzielone 10 lat! 10 lat minęło! Nie ma lepszego Total War'a, jak chodzi o tworzenie miast, w ogóle o mapę kampanii, niż Medieval. Minęło 34 lata, dalej nie ma nic lepszego od walki niż Shogun. Czyli rozumiem, że w takim tempie może 20 lat doczekam, że się przegod Medievala. Nie, może ten Warhammer się okaże faktycznie dobry, ale... Tak samo wszyscy mówili o Attili albo o Romie, że Rom, o, będzie zajebiście, wyszedł Rom, why you... 10 powodów, dlaczego nie kupuj Rom 2 Total War. To chyba był pierwszy film, który widziałem o Romie. Czyli to był pan angielski film, ale jednak, no. Ja nie rozumiem, co się z tym dzieje, ale taki mój tylko mały wywiad w tej sprawie, że po prostu mi się nie podoba aktualny w ogóle tak prowadzenia serii Total War, no. I to mówię jako osoba, która w jedną część, którą nie grała, to jest Attila. Grałem w pierwszego Medievala, w pierwszego Shoguna, w drugiego Shoguna, w drugiego Medievala, w pierwszego Roma, w drugiego Roma. Nie grałem tylko w Attilę chyba. Może jakąś część pominąłem? Chyba nie. Grałem też w Bellum Crucis, grałem w Tear Dage, grałem w Call of Warhammer, chociaż w Call of Warhammer to grałem bardzo mało, chyba tam, nie wiem, kilka tura zagrałem, ale jednak, to będzie modyfikację mi. No i szczerze, kurczę, nie ma żadnej lepszej części Total War'a, jak chodzi o mapę kampanii, niż Medieval. Nie ma żadnej bardziej modowanej dobrze części niż Medieval. Nie ma lepszej walki i sztucznej inteligencji niż w Shogunie. I poziomu trudności. Więc, no, tak smutno trochę, no. To przez 3-4 lata nie pojawiło się nic dużo lepszego. W sumie pojawiło się dużo gorszego, co jest ciekawe, bo pojawiło się na tym samym poziomie, to jeszcze rozumiem, a czemu gorszego, to już nie wiem. To jeszcze mogę z bólem serca przeboleć. Ale to, że od 10 lat nie potrafią kuźwa lepszej mapy kampanii zrobić, to już boli naprawdę. Że powiedzą, że w Shogunie jest dobra, bo jest minimalistyczna. No fakt, ale dalej nie jest lepsza, jest tylko porównywalna. Naprawdę mnie to smuci, no, że mimo upływu 10 lat, prawie 10 lat, cały czas najlepszymi odsłonami są te stare odsłony. Może powiedzieć, że niektórzy to sentyment po prostu jest, bo niektórzy z was nie lubią Medievala czy Shoguna, ale... Ja gram i w nowe gry, i w stare gry. Nie powiem na przykład, że przy Romie się źle bawiłem. Gdyby Rom był troszeczkę lepiej zoptymalizowany i troszeczkę lepszy, to byłby nawet dobrą grą, ale... Nie powiem, że ten przynajmniej procesie się źle bawił, ale akurat w Total War seria... Niestety. Cywilizacja 5 jest inna, ale jest dobra. Jakiś tam, nie wiem, jakiś inny przykład strategiczny, ktoś tam rozwija, nie wiem. O ja... Brakuje mi tytułu. Brakuje mi tytułu właśnie jakiegoś. StarCraft na przykład, o. On się rozwija na coraz lepszą część, moim zdaniem. StarCraft coraz lepiej wygląda. Dużo jest takich gier, a kurde... Seria Total War jest do przodu się cofa po prostu, no. Więc cofnęła się jakiś czas temu i teraz próbuję to naprawić, ale no... Smutno mi jest. Jednakowoż, ludziska, jednakowoż, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, pamiętajcie o łapeczce w górę, jak się nie podobało, pamiętajcie o łapeczce w dół. Jeżeli Edward Gap jest łysy... To jest prawda. Do następnego razu i cześć.